Szanowni, w tym filmie chcę porozmawiać o kongruencjach, tylko chyba muszę się zmniejszyć, bo nie ma tu miejsca na mnie. Otóż bardzo przydatnym narzędziem, co mówimy czasem silnym narzędziem do badania rozwiązań różnych zadań, w których chodzi o własności liczb całkowitych, jest badanie reszty zdzielenia przez liczby całkowite. No i jeśli A i B są liczbami całkowitymi, a liczba AM jest liczbą całkowitą dodatnią, to mówimy, że A przystaje do B, jeśli ma taką samą resztę zdzielenia modulo M. No i to tę własność nazywa się raz przystawaniem, a raz kongruencją. Te dwa określenia znaczą to samo i zapisujemy to za pomocą takiej równości, znaku równości z dodatkową kreską. No i na przykład, ponieważ reszta zdzielenia 7 przez 3 to jest 1, no bo 7 to jest 6 plus 1, 6 dzieli się przez 3, więc reszta wynosi 1, to 7 przystaje do 4 modulo 3, bo reszta zdzielenia 4 przez 3 też jest 1. No i podobnie reszta zdzielenia 15 przez 7 jest 1 i to jest taka sama reszta jak reszta zdzielenia 22 przez 7, więc mówimy, że 15 przystaje do 22 modulo 7. Wiemy, że jeśli liczby mają tę samą resztę, to zdzielenia, to ich różnica dzieli się przez tą liczbę, przy dzieleniu przez której mają tę samą resztę. Więc alternatywna definicja przystawania czy kongruencji jest taka, że dwie liczby A i B przystają do siebie modulo M, jeżeli M dzieli ich różnicę. Przypominam, że A i B są całkowite, M jest liczbą dodatnią, całkowitą. No i oczywiście stąd wynika, że każda liczba jest przystająca do reszty zdzielenia siebie przez M, tak? No bo reszty dzielenia przez M już nie można przez M podzielić, to reszta zdzielenia reszty przez M to jest ta reszta. No i te relacje przystawania albo kongruencje można na przykład dodawać i odejmować stronami, tak jak zwyczajne równości można dodawać i odejmować stronami. Tym się zajmiemy jeszcze własnościami kongruencji na kolejnych spotkaniach. Natomiast dzisiaj chciałbym, żeby pokazać skuteczność tego narzędzia, chciałbym zastanowić się nad taką własnością. Mamy M jest liczbą całkowitą. Poprzednio M było tym dzielnikiem, teraz jest zmiana oznaczeń, może niezbyt fortunna. M jest liczbą całkowitą i ona jest niepodzielna przez 3, ta liczba. To M kwadrat jest przystające do jedynki modulo 3. Innymi słowy, reszta zdzielenia M kwadrat przez 3 równa się 1. Pamiętamy, że M może dawać 3 reszty zdzielenia przez 3, tak? 0, kiedy dzieli się przez 3, 1 i 2. No a okazuje się, że M kwadrat może dawać tylko jedną resztę, 1. No bo jeśli M daje resztę 1, to M można zapisać w postaci 3K plus 1, gdzie K jest liczbą całkowitą. M kwadrat to będzie tyle. No i 9 dzieli się przez 3, 6 dzieli się przez 3, a więc reszta zostaje 1. Jeżeli reszta zdzielenia M przez 3 jest równe 2, no to można M zapisać w takiej postaci. No i znowu 9 dzieli się przez 3, 12 dzieli się przez 3, a reszta zdzielenia 4 przez 3 jest równa 1. No, inaczej mówiąc, jeśli liczba M dzieli się przez 3, to reszta zdzielenia kwadratu tej liczby przez 3 może być równa
0, czy jest równa 0, a jeśli się nie dzieli, to musi być równa 1. No i takie proste zadanie, w której wykorzystamy to narzędzie, jest takie, mamy znaleźć wszystkie liczby pierwsze p, takie, że p kwadrat plus 2 jest także liczbą pierwszą. No, zauważmy najpierw, że p nie może być równe 2, to nawet bez sprawdzania tego, że 2 do kwadratu plus 2, czyli 6, nie jest liczbą pierwszą, no bo p kwadrat plus 2 miałoby ma tę samą parzystość co p, dwójka jest liczbą parzystą, więc p kwadrat plus 2 byłoby też liczbą parzystą, a to oznacza, że nie może być to liczba pierwsza, bo jedyną liczbą pierwszą jest parzystą, jest dwójka. A p kwadrat plus 2 jest oczywiście większe od 2. No, następna liczba p równa 3 daje faktycznie liczbę pierwszą, 11. No i teraz udowodnimy, że już innych rozwiązań nie ma, no bo jeśli p miało być liczbą pierwszą większą od 3, no to nie może się dzielić przez 3, prawda? Bo liczby pierwsze dzielą się tylko przez 7 i przez 1. No a w takim razie reszta z dzielenia p kwadrat przez 3 równa się 1. Reszta z dzielenia dwójki przez 3 to jest po prostu 2. No, w związku z tym reszta z dzielenia p kwadrat plus 2 przez 3 jest równa 3, no ale 3 przystaje do 0 modulo 3. W związku z tym taka liczba dzieli się przez 3. Możemy to jakoś tam szybko sprawdzić. No 5 weźmy. 25 plus 2, czyli p kwadrat plus 2 to jest 27 i to jest ile? 3 razy 9. Weźmy 7. 7 do kwadratu plus 2 to jest 51 i to jest 3 razy 17. No, więc weźmy 11, 11 do kwadratu to jest 121, plus 2 to jest 123. No, suma cyfr 123 to jest 1 plus 2 plus 3, czyli 6 dzieli się przez 3, a więc 123 dzieli się przez 3 i tak dalej, i tak dalej. A stąd wynika, że jedynym rozwiązaniem tego zadania jest P równe 3.